Witam Was serdecznie z Morza Martwego, Izrael. Powiem Wam, jest tutaj przepięknie, mamy styczeń, połowa stycznia, jest tutaj tak wspaniale. Kochani, przed chwilą miałem przyjemność rozmawiać z Krzysztofem Krzykawskim, Christopher KY, jego pseudonim. Kochani, i teraz kilka słów o przyszłym autorze, bo znam historię Krzyśka i powiem Wam, że Krzysiek przychodził do mnie na treningi, bo znamy się generalnie z moim podopiecznym i razem współpracowaliśmy. W życiu bym nie przypuszczał, co się kryje w duszy, w sercu tego chłopaka, jakie doświadczenia tam są. W życiu bym nie powiedział. Krzysiek do mnie przyszedł na jeden z treningów mentalnych, można tak to nazwać, na po prostu rozmowę taką przyjacielską, tak bliżej temu by to było. Zapytał się mnie, co on ma zrobić ze swoim życiem, bo sport już nie grał mu w duszy. Opowiedział mi o swoich trudnych doświadczeniach, które są no, masakra piłą mechaniczną. I się mnie zapytał, co on ma robić ze swoim życiem. Ja mu bez zastanowienia, nawet sekundowego, odpowiedziałem, żeby założył plecak na plecy i żeby zaczął podróżować. Że tam znajdzie odpowiedź. Moi kochani, chyba 4 miesiące czy pół roku później, przez ten cały czas chodził do kilku prac na raz, potrafił pracować po 40 godzin z rzędu, co się oczywiście dużo później dowiedziałem. I w ten sposób zarobił na swoje pierwsze wakacje. I teraz słuchajcie hitu, hit satelity. On do mnie przychodzi po tym pół roku i mówi, Dawid, wykupiłem sobie wycieczkę na Hawaje. A ja zrobiłem tak, że gdzie? I on mi, ja mówię, stary, przecież za taką kasę, bo tam sam bilet kosztuje chyba 3000 czy tam 3,5, za taką kasę to ty byś mógł lecieć do Kambodży, Wietnamu, być tam, nie wiem, 3 miesiące. Dlaczego wybrałeś Hawaje? A on mi powiedział, że całe życie o tym marzył. Teraz, moi drodzy, tu już znowu mnie urzekł. Nieprawdopodobne. Wybrał Hawaje, bo tam chciał i tyle. Całe życie o tym marzył i tak postanowił. I teraz, co na tych Hawajach się wydarzyło? Poza tym, że nieprawdopodobne historie, które śmiem twierdzić, że nawet biją, może nie łeb na szyję moje przygody z Islandii, z Mauritiusa, ale są na pewno w czołowej dwójce, trójce. Takie on miał tam historie, to jakie przeżycia. Poznał tam wspaniałych ludzi, jest zapraszany po całym świecie, od Australii, po Kanadę. Ludzie z całego świata go zapraszają teraz do swojego domu. Tak fajnych ludzi spotkał. Mieszkał w ogóle na Hawajach za darmo. Kobieta, która mu dom wynajęła, proponowała mu, żeby jego furą jeździł. Także, moi drodzy, to ile dobrego spotkało Krzyśka od momentu postanowienia, że on chce zrealizować swoje największe życiowe marzenie, to jest nieprawdopodobne. I teraz, tu mamy teraz fiołki, aniołki, life mastering, bo mniej więcej tak się bawił, jak nie lepiej, bo byłyby palmy z tyłu, gdybyśmy byli na Hawajach, ale początki nie były łatwe. I teraz sobie wyobraźcie, że Krzysiek jest gościem, który od 14 lat, ma 22 lata, od 14 lat wychowywała go babcia. Dlaczego go babcia wychowywała? No bo miał taką patolę w domu, że, no powiem Wam, jak czytałem te pierwsze rozdziały, które są wprowadzeniem do tej jego wewnętrznej przemiany, która spowodowała, że zaczął żyć, można powiedzieć, wedle idei life mastery swego rodzaju, to była rzeźnia. Ja nie wiem, czy umiecie sobie wyobrazić, żeby będąc małym chłopcem, budzić się codziennie naprzeciwko cmentarza, widzieć tam duchy, bać się, po czym pijana matka, nie wiem, przebudza się albo wieczorem robi imprezę. Jesteście codziennie prani, lani. I teraz ja gdzieś tam, jak byłem mały, nie wiem, ojciec mi chyba raz przyłożył. Pamiętam to do dziś. Pamiętam, jakie to było dla mnie upokorzenie. To było dla mnie takie upokorzenie, że ja tego uczucia, tego takiego bycia poniżonym, ja go nigdy nie zapomnę. I teraz, jak Krzysiek mi opowiadał, ja czytając tą książkę, on mi opowiedział, tam jest jeden taki rozdział, gdzie opisuje jeden dzień. I opowiem Wam mniej więcej motyw. W prezencie dostał 5 euro od swoich wujków i ciotek, które przyjechały z Niemiec. Poszedł z siostrą na targ. No i roztrwonił 5 euro, czyli 20 zł, tak? No, dużo i mało, zależy jak na to patrzeć. Jak jesteś mały, no to może być dużo. I teraz wyobraźcie sobie, że jak on wrócił do domu i po jakimś czasie mama, która potrzebowała siana na to, żeby kupić sobie kolejną flaszkę,
zorientowała się, że ci wujkowie dali mu te 5 euro, a on je roztrwonił, a nie dał matce, no to moi drodzy, tu się zaczęła historia. I teraz jak ja przeczytałem ten fragment tej książki, to mi łzy napływały do oczu. I teraz dlaczego? Bo tam jest opisywane ze szczegółami to, jak przychodzi ta matka i raz spuszcza mu w pierdziel. Nie będę tutaj innych słów używał, ale musicie sobie wyobrazić, że to jest lanie. To są pięści, to są otwarte dłonie, po twarzy, wszędzie, masakra. No ale po jakimś czasie ta mama wraca. I znowu. I moi drodzy, i trzeci raz. I czwarty raz. I siedzi na nim. I okłada go. Każe mu się nie ruszać. Impreza z tyłu domu trwa, a on leży na ziemi. I wie, że jak drgnie, to ona go po prostu rozszarpie. To, przez co przeszedł Krzysiek, to jest nieprawdopodobne. Ta książka jest skierowana do tych osób, które przeszły przez niezłe bagno w swoim życiu. Ale Krzysiek to jest gościu, który ogarnął największy dramat, jaki można tak naprawdę mieć w domu. To jest codzienny alkohol i codzienne, wieloletnie maltretowanie fizyczne przede wszystkim, a z tym się pięknie łączy psychiczne. I teraz to jest chłop, który pokonał, moim zdaniem, pokonał życie. Pokonał życie w takiej najbardziej paskudnej wersji, gdzie dla mnie on jest bohaterem. To już nie jest nawet wymiar taki, że Krzysiek jest twardzielem, co bohaterem. Bo nie dość, że przetrwał, przeżył to, to wyszedł z tego w stopniu takim, w którym ja mu jestem w stanie tylko pokłony dawać, bo zaczyna wieść życie fenomenalne. Zaczyna realizować swoje marzenia. Zaczął od Hawajii, teraz razem byliśmy tutaj w Jordanii, w Izraelu. Wspaniały człowiek, coś nieprawdopodobnego. I teraz do wszystkich tych z was, którzy nie mieli lekko w swoim życiu. Ja wiem, że ta książka może wam zmienić życie. Ona udowadnia, że pomimo naprawdę ciężkiego dzieciństwa, pomimo tego, że nie mamy wpływu na to, gdzie się rodzimy, w jakim mieście, w jakiej rodzinie, w jakim systemie, jesteśmy w stanie świadomie zmienić swoją przyszłość. I to nie jest, moi drodzy, jakiś bełkot coachów, którzy guzik w swoim życiu przeżyli i osiągnęli, tylko to jest 100-procentowy praktyk. I teraz to właśnie, moim zdaniem, odróżnia wybitnych ludzi od tych, nazwijmy to, nieczujących tego, że jak nie masz praktyki, to nie masz prawa nikomu mówić, jak osiągnąć sukces. Jeżeli go sam nie osiągnąłeś, no to nie powtarzaj tego, co mówią inni, tylko sam pokaż, udowodnij i potem opowiadaj o tym, jak zbudowałeś swoje imperium. Jeżeli chcesz komuś pomóc, kto miał niezłą sieczkę w życiu, no to udowodnij mi, że sam z tego wyszedłeś, a nie tylko ładnie się opowiada o tym, jak wyjść z traum. Kochani, Krzysiek jest takim dowodem, gdzie jego sukcesem jest wyjście z masakry plus życie na własnych warunkach. Ja myślę, że nie ma nic piękniejszego, tym bardziej jak się jest tak wspaniałym, fajnym facetem. No, ja czuję się zaszczycony, że mogę z nim tutaj przebywać, bo to jaki Krzysiek w ogóle jest wdzięczny za to, że to życie jest takie fajne. To jaką ma sobie teraz pozytywną energię. Jak patrzę przez wstecz jego, dziś na niego, to mi się aż nie chce wierzyć, że można z takich problemów wyjść. Także kochani, ja szczerze, z głębi mojego serca zachęcam was do tego, żebyście się zapoznali z jego książką, żebyście weszli na jego kanał na YouTubie, Christopher KY. Polubcie proszę jego fanpage, na pewno będzie mu bardzo miło. Jak przeczytacie jego książkę, bardzo was proszę, napiszcie w komentarzach pod postami, które on będzie wrzucał. Pomóżmy chłopakowi na każdy możliwy sposób, bo podzielić się, moi drodzy, taką masakrą w książce, to wymaga największej odwagi, jaka chyba istnieje. Sam wiem, dzieliłem się różnymi rzeczami, ale czy potrafiłbym wznieść się na wyżyny swojej świadomości i podzielić się w taki sposób swoją drogą z masakry do szczęścia? No nie wątpię, żebym dał radę. Także moi kochani, subskrybujcie proszę, zerknijcie na stronę Krzyśka. Myślę, że zapiszemy to wszystko tutaj w opisie. Także nic, moi drodzy, zaraz tam Krzysiu się opala, także pozdro. Także pozdrawiamy was z tego raju i do zobaczenia, moi drodzy.